Państwa, 20 poniedziałek, zapraszam na magazyn Tabu Dzień Otwarcie, program, w którym także publiczność zadaje pytania gościom. Od 10 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Unia to nasza szansa czy przekleństwo? Czy jest tak, jak mówią zwolennicy Unii, że dzięki Brukseli dokonaliśmy cywilizacyjnego skoku i dostaliśmy pieniądze, o jakich nigdy nie moglibyśmy pomarzyć? A może jest tak, jak mówią przeciwnicy Unii, że biurokracja z Brukseli to gigantyczna przeszkoda dla naszych przedsiębiorców, a pieniądze, które dostajemy, wcale nie są takie duże, że to jedynie jałmużna, którą Europa każe nam się zaspokoić. O Europie i Polsce w Europie podyskutują dziś europoseł Paweł Zalewski z Platformy Obywatelskiej oraz prezes Kongresu Nowej Prawicy Janusz Korwin-Mikke. Zapraszam. Zapraszam. To zanim my podyskutujemy, to posłuchajmy, co mówią Polacy o naszej obecności od 10 lat w Unii Europejskiej. Spytaliśmy ludzi na ulicach różnych polskich miast. Dobrze, że jesteśmy w Unii, czy raczej... No a jak? Tyle pieniędzy dają, kurde, na drogi, na różne budowy, to jakie licho? Kto by więcej dał, nie? Tak nie byłoby ani tych autostradów, ani jakiego szorta tam, kurwa. A co? Z czego budowali? Polska biedna jak ruda myszko silna. Oczywiście, że korzystne. To nawet nie ulega wątpliwości. No dzięki temu mamy to, co mamy, czyli bardzo dużo się buduje. Miejsca pracy powstają nowe, mimo wszystko, wbrew temu, co tam się mówi. No na pewno jest dużo korzyści to, że mogę poruszać się swobodnie po krajach Unii Europejskiej i pracować za granicą. Dla mnie to w zasadzie obojętne, ale chyba lepiej, bo tak jak ja myślę, no bo drogi to byśmy sami nie wybudowali tyle tych ulic i tyle tych dróg. Jakby nie było, to jednak jesteśmy wspomagani przez Unię. Nic nie poszło na plus. No bo nic się nie zmienia, dalej jest tak, jak było, tak? O, chodzi o te finanse, tak? Nic nie poszło pod kątem Unii Europejskiej, że ludzie tam są na poziomie normalnie zarabiania, tak jak u nas w Polsce nie jest. Pan poseł Paweł Zalewski i pan prezes Janusz Korwin-Mikke, obaj panowie kandydujecie do Parlamentu Europejskiego. Zaczynamy naszą dyskusję. Goście w studio zaczynają głosowanie. Zobaczymy, który z panów przekona swoimi argumentami osoby zebrane w studio. Najpierw cytat. Z tego, co pan kiedyś powiedział, panie prezesie, tak samo jak dobry Rosjanin nienawidził Związku Sowieckiego, tak jak dobry Niemiec nienawidził III Rzeszy, tak samo ja jako dobry Europejczyk nienawidzę Unii Europejskiej. Za co pan tak nienawidzi Unii Europejskiej? Wiele rzeczy. Całkowity zastój demograficzny, celowy zresztą. Całkowity zastój gospodarczy, celowy zresztą. Walka z energetyką, celowa. Przede wszystkim najważniejsza gospodarka przecież w stanie zastoju kompletnego. Proszę popatrzeć, jak wyglądają kraje, które nie weszły do Unii Europejskiej. Proszę pokazać, jak wyglądają Chiny, które nie weszły do Unii Europejskiej. Jak Brazylia wygląda, która nie weszła do Unii Europejskiej. Jak wyglądają Indie, które nie weszły do Unii Europejskiej. Tam jest rozwój, tam jest dynamika, a tu jest skansen. Żyjemy w skansenie. Ale dlaczego według pana celowe obniżenie... Jeżeli chodzi o demografię, że Unia dlatego, wszystko... że rządzą tam dlaczego? Ludzie, którzy dawni maoiści, którzy tam siedzą, przecież nawet Barroso, przecież maoista, prawda? Przede wszystkim rządzą i ich celem jest zerowy wzrost. Ale dlaczego? Po co im to? Bo to oni wierzą, że Ziemia może uratować tylko zero growth. To jest taka teoria jeszcze klubu rzymskiego. Tylko zerowy wzrost uratuje Ziemię przed katastrofą. Zabraknie wody, zabraknie gazu, zabraknie ropy, zabraknie węgla. Wszystkiego zabraknie, jeżeli będziemy się rozwijali gospodarczo. Tylko zerowy wzrost uratuje ludzkość. No i oni teraz przeżywają klęskę, bo wszystkie kraje świata miały podpisać protokół z Kioto i nie podpisały. Panie pośle, a za co pan tak lubi Unię Europejską? Panie redaktorze, bardzo dziękuję serdecznie za zaproszenie do tego programu. Ja myślę, że powinienem wszystkim powiedzieć, dlaczego tutaj jestem. I jeżeli pani pozwoli, to zaraz odpowiem na to pytanie. No bo jest pan wielkim zwolennikiem Unii Europejskiej. Jestem wielkim zwolennikiem Unii Europejskiej i uważam, że Unia Europejska rozwiązuje szereg naszych problemów. Natomiast dlaczego przyjąłem zaproszenie do debaty z panem prezesem? Po 20 wielu latach populizmu politycznego, pan prezes przecież jest takim celebrytą politycznym, który nie rozwiązał żadnego problemu Polaków,
Polaków, ale ciągle w tej naszej polityce funkcjonuje. Otóż przyjąłem to zaproszenie, wiedząc o tym, jaki charakter może mieć rozmowa z panem prezesem, że będziemy rozmawiali o wielu absurdach, ale niestety jest tak, że te absurdy ostatnio zyskują na popularności i pan prezes, jego ugrupowanie uzyskuje wsparcie, szczególnie wśród młodych ludzi. Ja bardzo szanuję wyborców pana prezesa. Bardzo bym chciał, aby wiedzieli, że oddanie głosu na pana prezesa jest olbrzymim błędem i szkodą dla Polski. I właśnie dlatego tutaj jestem, żeby o tym porozmawiać. A teraz wracając do odpowiedzi, ja przypominam sobie taką wypowiedź pana prezesa Korwin-Mikkego, który kiedyś powiedział III Rzeszy, że ona lepiej zintegrowała Europę niż Unia Europejska, bo zrobiła to naprawdę. Natomiast ja uważam, że Unia Europejska dostarczyła trzech rzeczy Polakom. Po pierwsze bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest niezwykle istotne, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Po drugie, szans rozwoju osobistego. To jest kwestia braku granic, braku wiz. Pan prezes zresztą zwraca się do młodych ludzi, którzy nie pamiętają tych czasów, które były 20 lat temu, kiedy musieliśmy otrzymywać wizy. Nie pamiętają również komunizmu, bo niestety w komunizmie te wszystkie bardzo takie negatywne cechy, które pan dostrzega w Unii Europejskiej, właśnie tam miały miejsce, a nie tutaj, właśnie w komunizmie. I trzecia rzecz, czyli mówiąc krótko, rozwój bezpośredni, możliwość pracy w różnych miejscach w Europie, ale także rozwój gospodarczy Polski. Infrastruktura, nowe miejsca pracy, nowoczesność. To jest Polska w Unii Europejskiej. Ale to jest właśnie jeden z argumentów pana prezesa, że Unia niszczy naszą przedsiębiorczość, że te wszystkie regulacje unijne, że ta cała biurokracja dławią przedsiębiorczość Polaków, że gdyby nie Unia, to nasza gospodarka rozwijałaby się w tempie błyskawicznym, tak? Ja twierdzę, powtarzam, że to jest to robione celowo, ale to jest sprawa mało istotna. Tylko powiedzieć, że pan poseł, no delikatnie mówiąc, mija się z rzeczywistością. Otóż to, że my podróżować, to jest dzięki układowi z Schengen, który z Unią nie ma nic wspólnego. Można być w Unii, na przykład Wielka Brytania jest w Unii, a nie jest Schengen. Można być w układzie Schengen, na przykład Norwegia, a nie być w Unii. Jesteśmy za układem z Schengen, dlatego mamy podlegać władzy tych durniów, którzy nam zakazują wędzenia węgli, bo wzięli w łapę od producentów proszku wędzarniczego, prawda? I teraz zakazują nam wędzenia węgli. Wzięli w łapę od producentów świetlówek i zakazują nam używania żarówek, prawda? Ja mam dość tych złodziei, którzy tam siedzą w Brukseli. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, przypominam, że jak nie było Unii Europejskiej, jak Maria Curie-Skłodowska studiowała na Sorbonie bez programu Erasmus, Mikołaj Kopernik studiował bez programu Erasmus, prawda? Jeździło się po całej Europie, zanim przyszli ci komuniści, właśnie tacy potomkowie pana Barroso, i się jeździło po całej Europie bez paszportów, prawda? Bo do tego celu nie jest potrzebna Unia Europejska. To jest zupełnie inne parę kaloszy. Za komuny rzeczywiście było potrzeba, ale po co nam Unia Europejska? Ja bardzo cenię sobie takie nawiązania historyczne pana prezesa Korwin-Mikkego, dlatego że one pokazują, w jakiej epoce pan Korwin-Mikke żyje. Zgoda, w średniowieczu nie było paszportów. Mogę nawet powiedzieć, że nie było narodowości. Można było podróżować, jeżeli miało się na to wystarczające środki, a nawet pewnie bez środków, bo były domy dla pielgrzymów, jeżeli chcieli podróżować do Rzymu czy do Santiago de Compostela, ale to nie o to chodzi. Mamy Europę, która przeszła komunizm, mamy Europę, która przeszła nazizm, faszyzm i dzisiaj mamy Europę również państw narodowych i dzisiaj musimy mieć instrumenty, które powodują, że Europa nie pogrąża się po raz kolejny w konflikcie i wojnie, tylko znajduje sytuację korzystną dla każdego. I właśnie Unia Europejska taką sytuację tworzy, bo wielość problemów, które leżą na stole do rozwiązania, powoduje, że możemy wybrać dla każdego państwa narodowego coś, co jest dla niego korzystne. Czyli mamy sytuację, że każdy zwycięży, a nie jak kiedyś. To są czasy, do których wzdycha pan prezes Korwin-Mikke. Zwycięzca, ten kraj silniejszy mógł narzucać swoją wolę słabszemu. Panie pośle, czy nie jest teraz tak, że kraj silniejszy w Unii narzuca wolę tym, którzy są mniejsi i mają mniej do powiedzenia w Unii Europejskiej? Otóż zapewne mówi pani o Niemcach. Nie zauważyłem tego, dlatego że jest szereg możliwości budowania koalicji tak, aby opinię silniejszego, a nawet dwóch silniejszych krajów móc zrównoważyć. I Polska tę sytuację doskonale wykorzystała.
wykorzystuje. No dobrze, to inaczej, przykład z ostatniej chwili, panie pośle. Przykład z ostatnich dni. Unia energetyczna, za którą tak lobuje po Europie premier Donald Tusk. Skutecznie. Nie wiadomo, czy skutecznie, bo pojechał i w Berlinie kanclerz Merkel powiedziała, no fajny pomysł, tylko musimy dopracować szczegóły. To dobrze, normalne. Ale wiemy dobrze, panie co to pośle, znaczy dopracować pośle, szczegóły w dyplomatycznym języku. Jak dyplomata mówi tak, to znaczy, że być może. Jak mówi być może, to znaczy nie. Jak mówi nie, to nie jest dyplomatą. Dobrze, to pytanie teraz od publiczności. Bardzo proszę, tutaj pani się zgłaszała. Ja tutaj chciałam nawiązać do tematu absurdu, o którym tutaj pan zaczął wspominać. I ja tutaj już pomijam swoje poglądy na temat Unii, czy tak, czy nie, ale chyba każdy z nas tutaj się zgodzi, że wydanie 7 milionów złotych na spot reklamowy o Unii Europejskiej to jest absurdem. Więc tutaj bym chciała, żeby pan się jakoś do tego stosunkował. Po co było wyrzucać takie pieniądze w ten spot, gdzie większość tych pieniążków to kosztowało jedynie wykupienie prawa do wizerunku. Za to można wybudować blok na 20 rodzin. Spokojnie. Tutaj akurat w tym przypadku się z panem zgodzę. Można wybudować blok. Panie pośle, po co było wydawać takie pieniądze na spot? Ja uważam, że to był błąd. Ja nie jestem zwolennikiem wydawania takich pieniędzy. No, ja nie jestem również zwolennikiem wydawania dużych pieniędzy na administrację europejską, co również ma miejsce. Tylko że wydawanie pieniędzy, nawet części, w sposób niekorzystny, od tego są odpowiednie instytucje kontrolne i one będą wszystko sprawdzały, nie kwestionuje istnienia Unii Europejskiej z bardzo prostego powodu. Dlatego że gdyby Unii Europejskiej nie było, to po pierwsze mielibyśmy sytuację autentycznego dyktatu krajów silniejszych i Polska w tym dyktacie funkcjonowałaby fatalnie. Dzisiaj Polska byłaby zdana na ekspansję rosyjską, która ze wschodu przychodzi na zachód i byłaby całkowicie bezradna. I ci wszyscy, którzy krytykują Unię Europejską, którzy krytykują integrację europejską, zapominają, że gdyby jej nie było, gdyby nie było Unii Europejskiej, mielibyśmy sytuację, w której dzisiaj Polska byłaby sam na sam wobec Rosji, wobec Berlina i innych. To nie Unia ma nas obronić, tylko NATO. Ale ja... Tylko że pani doskonale wie, iż mechanizmy obrony gospodarczej, na przykład, proszę bardzo, Unia Energetyczna. To jest instrument, który będzie funkcjonował w ramach Unii Europejskiej. Pan może go wykpiwać, ale jesteśmy na dobrym początku drogi. Mamy wsparcie Francji, mamy wsparcie Włoch, mamy wsparcie wielu innych krajów. Jest wsparcie ze strony pani Merkel, która będzie ten temat promowała w Unii Europejskiej. A to, że są do uzgodnienia szczegóły, jak pan sobie wyobraża, że kanclerz tak wielkiego kraju przyjmuje projekt, który leży na stole i mówi... Tak, oczywiście. Ja nie widzę w tym żadnych znaków zapytania. Ale oczywiście, że jest szereg kwestii do wyjaśnienia i będziemy to robić. Panie pośle. Jestem optymistą. Pan nam mówił na początku, że dzięki Unii mamy bezpieczeństwo. A pański, nie wiem, czy pan jest przez PO do PiSu, czy z PiSu do PO, bo nie pamiętam. Panie Sera, panie PO, a pan jest skąd? Ja chcę wiedzieć, czy pan jest PO, czy PiS. Zostanie pana w nieświadomości. Dobrze, nieważne. Także jeżeli pan jest PO, to pański premier oświadczył, że dzieci we wrześniu nie pójdą do szkoły. Takie jest zagrożenie. Tak mówił pański premier, a pan nam obiecywał bezpieczeństwo. Otóż oczywiście żadnego zagrożenia nie było, tylko pański premier robił sobie histerię, powiedzmy sobie to jasno, ale to pokazuje, jaka jest prawda z tym całym bezpieczeństwem od Unii. Wie pan doskonale, że ani NATO, ani Unia nam niczego nie gwarantują. NATO mówi, że jeżeli zostanie zaatakowane jedno z państw NATO, to pozostałe użyją stosownych środków, nie wykluczając użycia sił zbrojnych. Stosowne środki to mogą być protest nagły, prawda, albo coś takiego. Także powiedzmy sobie jasno, ja nie wierzę ani w NATO, ani w Unię Europejską. Natomiast powiedzmy sobie jasno, Unia Europejska jest potwornym, gigantycznym aparatem biurokratycznym. Ja pamiętam pana Romana Prodi. Pan Roman Prodi powiedział nam, ja pamiętam 20 lat temu, musimy czterokrotnie zwiększyć liczbę urzędników, jak mamy wejść do Unii Europejskiej. Tak tam powiedział pan Prodi. To zostało zrobione. PO... Zadłużenie Polski przez 10 lat w Unii, zadłużenie Polski wzrosło katastrofalnie. Podobno są jakieś pieniądze, a zadłużenie rośnie gigantycznie. Jak to jest, panie pośle? Ale czy według pana, panie prezesie, dostajemy mniej z Unii niż wpłacamy, czy więcej? Nie, bo nie dostajemy z Unii, ale zostajemy z Unii. Na razie, znaczy dostawaliśmy, teraz już nie. Ale dostawaliśmy z Unii. Dostajemy więcej niż wpłacamy. Oczywiście, tylko niech pani pamięta o jednej rzeczy.
co my za to musimy zrobić? Musimy za to zlikwidować skośne parapety w tym, w rzeźniach musimy zlikwidować to, musimy zrobić całki. Przepraszam bardzo, ale mamy... O czym pan mówi, panie prezesie, jakie skośne parapety w rzeźniach? Co to jest mieliśmy zrobić skośne parapety we wszystkich rzeźniach. Koszt tego jest gigantyczny. Rozumiem, skośne parapety w rzeźniach rzeczywiście w pana wyobraźni mogą stworzyć gigantyczny koszt. Ja państwu powiem tak. Teraz jadę sobie samochodem absurdu, panie pośle. I czytam, o różnych absurdach czytam właśnie, że jest zbudowane lotnisko pod Lublinem, 430 milionów, z tego 130 daje Unia. Mogę się założyć, że gdyby Unia nie dała 130, to by dało się to wybudować za 200 milionów, a nie za 430. Jak ktoś robi Unię, daje pieniądze, wymaga ogromne kontrole. To wszystko kosztuje gigantyczne pieniądze. Każdy, kto brał pieniądze z Unii, wie, ile go kosztuje spełnienie wymagań unijnych. Otóż, jeżeli chodzi o kontrolę, to ja akurat jestem z tego zadowolony. Natomiast dlatego, że chciałem się skończyć. Państwo mówili o pieniądzach, ile ginie. Otóż, według komisarza spraw wewnętrznych, zapomniałem, jak to się nazywa, ginie rocznie 120 miliardów euro i to jest tylko wierzchołek góry lodowej, powiedziała pani komisarz. Jeżeli się kradnie w tej Unii. Tylko jedno słowo. Jeżeli chodzi o kontrolę, to ja akurat uważam, że to jest bardzo dobra rzecz, dlatego że akurat mechanizmy kontrolne unijne są bardzo szczelne. I bardzo dobrze, że przy dużej ilości pieniędzy, która do nas napływa, i to jest grubo ponad 400 miliardów złotych w najbliższych 7 latach. To są pieniądze, które będą wydane dla Polaków, po to, żeby Polakom żyło się lepiej. Otóż, że te pieniądze będą dobrze skontrolowane. Ja jestem zwolennikiem tej kontroli i akurat uważam, że to bardzo dobrze Unia Europejska robi. Proszę bardzo. Daria Trapczyn-Trawczyńska, Twój Ruch. Ja mam pytanie do pana prezesa Korwin-Mikkego. Chciałam zadać takie pytanie, które mnie nurtuje już od dawna i bardzo się cieszę, że mam okazję je zadać. Panie prezesie, chciałam zapytać, czy kandydowanie przez Kongres Nowej Prawicy do Parlamentu Europejskiego oraz pańska wieloletnia obecność na polskiej scenie politycznej to jest żart? Bo jeżeli tak, to chciałam powiedzieć, że ja naprawdę już się zdążyłam uśmiać i może pan skończyć. A dlaczego o to pytam? Chciałam to precyzować. Ponieważ takie wypowiedzi jak porównywanie Unii Europejskiej do III Rzeszy, palenie flagi Unii Europejskiej, którego pan dokonał 4 lata temu, nazywanie Unii Europejskiej okupantem Polski. No bo to jest okupant. Mówienie, że pani nienawidzi oraz nawoływanie do rozstrzeliwania urzędników Unii Europejskiej za to, jakoby świadomie dążyli do zaprzestania wolności gospodarczej. Jak to nie? Oraz wystawianie na listach 4 członków pana rodziny, w tym pana córki, która dowiedziała się o tym ponoć parę dni po tym, jak znalazła się na tej liście, i 21-letniej modelki, no świadczą o tym, że pan chyba nie traktuje poważnie wyborców. Dlatego chciałam spytać, czy to jest jakiś jeden wielki żart? Proszę panią, przede wszystkim to Unia nie traktuje poważnie wyborców, każąc stawiać na listę 40% kobiet. To jest niepoważne traktowanie ludzi, że się nie daje im wyboru, tylko się zmusza do takiego... Pana zdaniem nie powinny, prawda, mieć praw wyborczych. Proszę panią, jeszcze raz mówię, że jest to niepoważne traktowanie. Panie wyborców, pani to lubi czy nie, prawda? Natomiast to, że trzeba było wstawić, to się wstawiło. Powiedziałem już z góry, że się będzie wstawiało matki, żony, córki, kochanki. No i tak się robi. Też się znalazł, nie ma na to rady. Natomiast jak Unia jest niepoważna, no to co na to można poradzić? Natomiast, proszę panią, powiedzmy sobie jasno. Możemy nie tylko ośmieszać tę Unię, bo to jest ośmieszanie, to jest dzieci niełatwe. UKIP to robił i teraz jest na pierwszym miejscu w sondażach, bo przez 4 lata czy 5 lat... Rozumiem, że to jest pana idol, ośmieszał Unię. Nie, pan Blum raczej. Ośmieszał Unię. Natomiast, proszę panią, możemy również zgłaszać do podobno od 1 stycznia wreszcie powstanie prokuratura europejska, bo przez 5 lat ta banda złodziei starannie unikała powołania prokuratury, do czego była zobowiązana. Ale podobno 1 stycznia powstanie i zasypiemy ją donosami za to, co oni zrobili. Za to, co oni zrobili, za zniszczenie energetyki, za aferę, potem globalne ocieplenie. Proszę pani, wie pani, 900 miliardów euro poszło z dybem. Ot tak, 900 miliardów. Wie pani, że płacimy za gaz 4 razy więcej niż Amerykanie, po to, że ludzie mają fantazję, żeby zniszczyć energetykę i nakładają taką akcyzę na gaz, na energię, na benzynę i tak dalej. Panie prezesie, czy dla pana to 900 miliardów, a w tej piecyletce ma być 960 miliardów. Ale czy globalne ocieplenie to jest fikcja według pana? A czy nie jest fikcja? Oczywiście, że jest. Globalne ocieplenie jest raz na 800 lat. Uczono mnie tego w szkole, jak jeszcze w szkole uczono czegoś, a nie programów unijnych, prawda? I jak jeszcze uczono czegoś, mnie tego uczono, że było coś takiego. I
ono pochodzi i wraca. Była, Grenlandia była zielonym lądem, prawda? Potem przestała być zielonym lądem, potem Bałtyk zamarzą. Teraz znowu będzie zielonym lądem Grenlandia i za 300 lat będzie ona znów walczyć z globalnym oziębieniem. Znaczy, tak. Ja się bardzo cieszę z tego, z tej szczerości pana prezesa, jak opowiadał, w jaki sposób budował swoją listę wyborczą. Bo rzeczywiście jest tak, że wyborcy panu prezesowi są potrzebni do tego, żeby go wybrali. No, a oczywiście, następnie... a panu do czego? A następnie to pan prezes Korwin-Mikke będzie im dyktował, jak mają żyć. I czy to już jest śmieszne, to państwo sami już osądzą. Natomiast... Na razie to Unia mi zabrania jedzenia wędzonych wędlin. To jest taka bezczelność. Unia zabrania mi jedzenia wędzonych wędlin i pan mówi, że ja uczę ludzi, jak mają żyć. Jak można tak kłamać? W oczywisty sposób pan uczy ludzi, jak mają żyć. Pan uczy ludzi, w jaki sposób nawet mają umierać. Ponieważ jeżeli pan mówi o tym, że należy skasować ZUS w Polsce, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak pan mówi, że należy skasować powszechną opiekę zdrowotną, to są te mechanizmy, które doprowadzają do tego, że zamiast ludzie żyć, będą umierać. Ja mam pytanie do pana. Co pan ma do zaoferowania ludziom starszym? Mamy trend demograficzny, o którym pan sam powiedział, że niestety jest coraz więcej ludzi w starszym wieku, seniorów. Co pan im ma do zaoferowania, jeżeli pan chce, aby oni zlikwidowali ZUS, żebyśmy my zlikwidowali ZUS, żeby pan zlikwidował ZUS i NFZ? Chcę zaoferować młodym ludziom, których mam mami dzisiaj, którzy nie zdają sobie sprawy jeszcze z tego, że za 40 lat będą chorzy, będą potrzebowali pomocy, będą potrzebowali również emerytury. W jaki sposób pan im zagwarantuje, że będą normalnie funkcjonowali? I ten człowiek, który chce przymusem narzucić ludziom płacenie na ZUS, twierdzi, że to ja chcę, żeby ludzie normalnie mogli żyć, panie prezesie. Przecież ja nie zabraniam się nikomu ubezpieczyć prywatnie. Natomiast jest pytanie, dlaczego mam opłacać bandę zwaną ZUS-em, tysiące urzędników? To nie pan opłaca, to wszyscy opłacamy, wie pan? Ale wszyscy, szczęśliwie. Ale oni są całkowicie zbędni, rozumie pan? I tylko nam przeszkadzający. Mamy cały gang urzędniczy, mamy 600 tysięcy urzędników zbędnych, moim zdaniem więcej niż 600 tysięcy zbędnych urzędników, a Unia nam nakazuje zwiększanie stale tej ilości. Pan wiele kosztuje opieka zdrowotna w przypadku zachorowania na raka na przykład. Ale pan tak samo za pieniądze. Ktoś normalny, Kowalski, choruje, ale a jest ich strasznie dużo. I co? Ma nie mieć pomocy ze strony. Teraz kosztuje tyle samo. Ale panowie, nie mówcie razem, teraz kosztuje nic tyle samo, tylko oprócz lekarza muszę jeszcze opłacić Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Wydział Zdrowia w województwie, Wydział Zdrowia Policji. Czyli mówi pan, że polski emeryt byłby w stanie opłacić ze swoich pieniędzy, ze swojej emerytury opiekę medyczną na przykład w przypadku choroby nowotworowej. To znaczy, że pan nie siedzi... Nie było państwowej służby zdrowia. Przyrost naturalny był wiele wyższy niż teraz. Jaka była umieralność, panie prezesie? Medycyna zrobiła postępy, a nie zrobiła państwa służba zdrowia. Proszę, pytanie z tamtej strony. Bardzo proszę. Dobry wieczór, sekcja młodzieżowa Kongresu Nowej Prawicy. Ja bym chciał na początku odpowiedzieć koleżance z twojego ruchu i następnie zadać pytanie panu posłowi. Chciałbym przypomnieć, że to twój ruch wystawia byłą modelkę Playboya na listy, więc to raczej twój ruch powinien mówić o śmieszności. A pytanie do pana posła jest następujące. Która ma wiele innych osiągnięć na koncie, poza tym. Nie słyszę niestety. To robiła w młodości. I Ryszarda Bejkowskiego, modela. Annę Grodzką, panie prezesie. Naprawdę proszę szanować. Pytanie do pana posła jest następujące. Czy... Jakie poglądy tak naprawdę teraz reprezentuje Platforma Obywatelska, bo gdy wygrywaliście wybory, to byliście konserwatywnymi liberałami, potem premier Tusk stwierdził, że jest trochę socjaldemokracą, więc tak naprawdę jakie interesy reprezentuje Platforma Obywatelska w Parlamencie Europejskim? Ja mogę powiedzieć, że Platforma Obywatelska i bardzo dobrze, że czasami nazywamy ją w ten sposób, jest partią, która rozwiązuje konkretne problemy dla ludzi. Czyli jakie? Na przykład kwestia bezpieczeństwa. Jak pan doskonale wie, bezpieczeństwo jest warunkiem rozwoju gospodarczego. Na przykład doprowadzenie do tego, że... Bardzo konkretny przykład. Że dyplomy polskich pielęgniarek w Unii Europejskiej zostały zrównane z dyplomami pielęgniarek europejskich, bo o to chodzi w Unii Europejskiej, aby wszystkie certyfikaty zawodowe były równe i aby Polacy mogli pracować na Zachodzie. Panie pośle, mam prośbę, bo pan odpowiedział na pytanie. No więc odpowiedziałem. To jest partia, która rozwiązuje problemy
konkretne problemy Polaków. Natomiast moje poglądy, ja definiuję w sposób następujący, to są poglądy centrowe. Ja jestem osobą, która ma poglądy centrowe, patrzącą na prawo. To jest moja autodefinicja. Natomiast bardzo się cieszę z tego, że czas partii stricte ideologicznych, takich w rozumieniu XIX-wiecznym, socjaliści, liberałowie, konserwatyści już miną, dlatego że skala problemów, z którymi musimy się zmierzyć, jest olbrzymia. I jedynym takim XIX-wiecznym politykiem w Polsce jest dzisiaj pan Janusz Korwin-Mikke, bo to jest po prostu czysty darwinizm polityczny na zasadzie ten, kto jest silniejszy, wygrywa. I to jest istota poglądów pana prezesa. Ale dlaczego, jak pana zdaniem, mówię, rośnie... Pielęgniarki mogły pracować w całej Europie jeszcze w 1949 roku. No, ale mamy 2014. Myślę, że pielęgniarki z Polski nie mogły tam pojechać, ponieważ była żelazna kultura. Jak pan wytłumaczy to, że, co pan sam zauważył, że rośnie poparcie dla Kongresu Nowej Prawicy i dla poglądów głoszonych przez pana prezesa? Mnie jest szalenie trudno to wytłumaczyć, bo nie jestem socjologiem. I dziwię się, że tak jest. Ale mogę powiedzieć jedną rzecz. Otóż niewątpliwie pan poseł pierwszej kadencji, wtedy się poznaliśmy tak naprawdę, obecnie prezes partii, która się nazywa Nowa Prawica, nie wiem, co to znaczy nowa, ale pan mam nadzieję, że pan nam pan to za jakiś czas... Nie byłem w PiSie. Wtedy nie było PiSu. To 20 parę lat temu to panu się pomieszało. Już nieważne. Też nie było SKL-u. Nieważne. Panie prezesie, niech pan się już nie męczy. Otóż problem polega na jednej rzeczy. Ja myślę, że jest tak. Pan prezes dociera do młodych ludzi, do państwa. Młodzi ludzie patrzą na, z jednej strony, wyrazistość. Myślę, że pan prezes taką wyrazistość posiada. Z drugiej strony szukają dosyć łatwych recept rozwiązania poważnych problemów, które istnieją, które mają. Otóż logika pana prezesa jest pewną logiką, tylko że ona zawieszona jest w sytuacji, gdzie nie obowiązują prawa grawitacji. W momencie, kiedy siła przyciągania zacznie obowiązywać, te poglądy spadają z wielkim hukiem na ziemię. I na tym to polega. Otóż pan prezes mami Polaków swoimi poglądami, które są wzięte z kosmosu, logiką, która jest logiką bez siły grawitacji, natomiast gdy ta siła grawitacji w rzeczywistości okazuje się, że istnieje, no bo pan prezes wchodzi, że tak powiem, jednak w konkretne problemy, no w tym momencie po prostu spada na ziemię i jest wielki boom, panie prezesie, jest wielki boom. Jeszcze przed chwilą byłem politykiem realnym z XIX wieku, który chciał zrobić to, co było konkretnie w XIX wieku. Jest pan politykiem postdarwinistycznym, który głosi prymat siły wobec słabszych, głosi prymat bogatszych wobec biedniejszych. Panie pośle, a właśnie także w relacjach między państwami. Bardzo proszę. Michał Kruszyński, Liberalni. Ja mam tak jakby i pytanie, i odpowiedź zarazem dla pana posła Zalewskiego, bowiem pyta się pan, w jaki sposób pan Janusz Korwin-Mikke wzbudza w młodzieży takie, powiedzmy, zainteresowanie. Ja mam prostą odpowiedź. Dzisiaj mi pan na to pytanie odpowiedział. Powiedział pan, co pan zrobi z tym ZUS-em, że co da zlikwidowanie tego ZUS-u i tak dalej. Ale ja to mam powiedział pytanie, pan, prezes, nie ja. Ale to dobrze, ale mam pytanie do pana, ale co pan zrobi z tym ZUS-em, z tymi wielkimi długami ZUS-u, z tą kradzieżą OFE? To właśnie sęk w tym, że może zlikwidowanie tego jest łatwiejsze w zrozumieniu dla młodych ludzi niż kradzież z kieszeni Polaków. Może dlatego. Otóż... Ja jeszcze mam tylko do państwa apel, żebyśmy zadawali pytania w temacie. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o naszych 10 latach w Unii Europejskiej. Ale proszę, panie pośle, niech pan odpowie, co pan by zrobił z ZUS-em? No bo pan prezes by zlikwidował, pan. Otóż myślę, że jakby na razie pana Platforma wieku, ZUS wspiera. Tak, dlatego, że to jest ta instytucja, która gwarantuje pewność wypłat emerytur. I myślę, panie prezesie, szanowni państwo, że jeżeli byście tutaj zaprosili ludzi, którzy są przed emeryturą, to oni by się tak z tego nie śmiali. Dlatego, że dla nich to jest poważny problem. Dla państwa, ja to rozumiem, ja też miałem 20 lat i dla mnie fakt, że będę miał 50 jak dzisiaj, albo 70 za niedługo, to była taka abstrakcja, że ja o niczym nie myślałem. A już na pewno nie myślałem o tym, żeby gdziekolwiek się ubezpieczać, nawet samodzielnie. Otóż jest tak, że niezależnie co państwo sądzicie o tym systemie, ten system dzisiaj gwarantuje wypłaty dla ludzi i dzięki temu są emerytury.
również... Jest pytanie, tylko już skończmy o ZUS-ie, czy za te, nie wiem, 30 lat, jak my będziemy emerytami, też będzie nam gwarantowało... Ale jak, kiedy za 8 lat ZUS bankrutuje? Pan mówi o pewności, że ZUS, to jest śmieszne. Panie prezesie, wracając do Unii, jak pan wytłumaczy to, że aż 89% Polaków, to są ostatnio robione przez CBOS badania, jest za integracją, a tylko 7% przeciwko, po 10 latach? Nic na to nie poradzę. Propaganda kłamliwa, no bo się kłamie, że dzięki Unii jest swoboda poruszania się. Ale czy Polacy są kłamie... tacy głupi, że tak? Niestety. Oni mają w ręku media, mają telewizję, mają wszystko i kłamią. Przecież, proszę Państwa, ja byłem za komuny. Pamiętam jeszcze, jakie były wybory za komuny. Pamiętam te czasy. Otóż zapewniam panią, że nacisk propagandy przy referendum akcesyjnym 10 lat temu był 5 razy większy niż za komuny. Tylko, że rośnie poparcie dla Unii Europejskiej, Chcę powiedzieć państwu, że jak była dyskusja nad traktatem akcesyjnym, dopuszczono przeciwników Unii w piątek o 22:00 prezesa Wojterę. Jednego polityka, którego dopuszczono do dyskusji z przeciwnikiem Unii. Panie prezesie, ale... Była taki natłok propagandy. Dobrze, ale poparcie dla oczywiście integracji... Oczywiście pan Kwaśniewski pójdzie siedzieć w wolnej Polsce, to jest ale jasne. Ale poparcie dla integracji rośnie, a nie maleje. Więc Polacy nie poczuli się oszukani. Nie mam pojęcia, kto robi te sondaże, bo w okolicach, w których ja się poruszam, jest dość... To są te okolice, gdzie nie ma siły grawitacji. Jest dość jednoznaczne potępienie dla Luni, ale... Może to jest to 7%. Przestanie, możliwe. Przestanie ZUS wypłacać pieniądze, zbankrutuje przez nie tylko... Dlatego została zrobiona reforma OFE, żeby ZUS mógł wypłacać pieniądze. Proszę bardzo. I za to wy pójdziecie siedzieć. W wolnej Polsce daj panu słowo. Dlaczego pani grozi, panie prezesie? Tak mi dopomóż Bóg. Dlaczego pani grozi? Każdy poseł, który głosował za tą tak zwaną reformą, pójdzie się do tego rabunek. Pan obrabował, jeżeli pan za to głosował, czyli pan w ogóle jest nie poseł naszym. Każdy poseł, pan się wszystko myli, panie prezesie. Każdy poseł, który głosował, za podniesienie wieku emerytalnego, pójdzie w wolnej Polsce siedzieć za rabunek ze szczególną zuchwałością. Jest taki paragraf. Proszę, bo będzie to szyno emerytów, a wy ich rabujecie. Tak. Co macie do zaoferowania emerytom? Co oni mają mieć na emeryturze? Panie pośle, bardzo proszę. Pytanie do pana posła Zalewskiego. Najpierw tutaj opiszę tą sytuację, bo prawdziwym obrazem Polski po 10 latach w UE są źle trafione inwestycje, źle wydane pieniądze, niewykorzystane przez was właśnie szanse, przez rządzących, na ratunek chociażby kolei, czy na rozwój infrastruktury, bo drogi budowane są o wiele drożej niż na przykład w Niemczech nawet. I stąd pytanie, czy to jest właśnie to 10 lat świetlnych, o których właśnie mówicie w tym spocie, bo jak wiemy 10 lat świetlnych to nie jest jednostka czasu, tylko to jest jednostka długości. I wydaje się, że właśnie te 10 lat świetlnych dzieli nas od tych rozwiniętych wysoko państw, to właśnie pod względem infrastruktury. To za chwilę pan poseł odpowie na pytanie, ja mam do pana pytanie. Czy uważa pan, że te autostrady by powstały, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej i dostalibyśmy tych pieniędzy? No oczywiście! Oczywiście, że tak. Dlaczego nie powstawały wcześniej, jak w tej Unii nie byliśmy? Ostatni rząd SLD, czy rząd PiSu, nie dysponował takimi środkami, jakimi dysponuje Platforma Obywatelska. Ale skąd są te środki? Właśnie z Unii Europejskiej. Ale nie wykorzystujecie ich w sposób odpowiedni, chociażby o kolej. Ile zostało? Niech pan powie. Ja powtarzam. Chiny nie należą do Unii i wybudowały w ubiegłym roku 11 800 km autostrad 6 i 8 pasmowych. Niech pan nie kłamie. Niech pan poseł powie, ile miliardów zostało zmarnowanych. Panie prezesie, przecież ja na razie na temat Chin nic nie mówiłem. Ale moje pytanie jest... Że my dzięki Unii coś budujemy. To jest śmieszne. Ale jesteśmy skansenem. Niech pan da mi odpowiedzieć. Ale jednak w skansenie powstają nowe drogi. Otóż po pierwsze jak się rozejrzymy i każdy Polak, który się rozejrzy w ciągu 10 lat, tak? Zmiany są olbrzymie. Bez Unii Europejskiej nie byłoby dróg. Więcej, bez Unii Europejskiej nie byłoby programu modernizacji polskiej kolei, które jest wprowadzane w życie. Oczywiście bez Unii Europejskiej byłoby to niemożliwe. Wracając natomiast do Chin, bo widzę, że tutaj jest ten wątek szalenie ulubiony przez pana prezesa. Nie dziwię się, bo to jest kraj autorytarny, który...
stosuje de facto niewolniczą pracę dla swoich robotników. Możecie się Państwo z tego śmiać, ale proponuję tam kiedyś pojechać i skonfrontować to z rzeczywistością. Wówczas i porozmawiać z Chińczykami. Niewolniczą pracę. I wówczas nie będzie Panu do śmiechu, proszę mi wierzyć. I jest to kraj również, który w sposób całkowicie bestialski stosuje kontrolę urodzeń, ingerując najdalej jak tylko można w życie prywatne człowieka. Ja rozumiem, że to jest wzór pana prezesa Korwin-Mikkego. To jest wzór kraju silnego, który ma w nosie wartości takie jak poszanowanie dla życia. Wielokrotnie pan dawał temu swój wyraz, który ma w nosie tych, którzy są słabsi. Chociażby ostatnimi swoimi wystąpieniami na temat osób niepełnosprawnych potwierdził pan tę opinię. Konkretnie. Niech pan powtórzy. Niech pan powtórzy to, co ja powiedziałem. Niech pan nie krzyczy na mnie. Niech pan powtórzy. Co ja takiego powiedziałem? To poproszę. To ja potem, proszę. No wystarczy. To właśnie w ten sposób. Proszę. Otóż powiedział pan, że rzeczą skandaliczną, nie, inaczej, zdaje się, że powiedział pan coś takiego. Olimpiada dla niepełnosprawnych nie jest olimpiadą, że również państwo nie powinno wspierać tego typu przedsięwzięć dla niepełnosprawnych. Otóż chcę panu powiedzieć jedną rzecz. W tej sprawie, która jest dla mnie zasadnicza, zrobił pan coś skandalicznego. Wie pan dlaczego? Dlatego, że istotą sportu, panie prezesie, jest to, że człowiek zmaga się sam ze sobą. Niech pan sobie wyobrazi, jak sam ze sobą musi zmagać się człowiek niepełnosprawny. I jeżeli on robi to w taki sposób, że jeszcze osiąga sukcesy sportowe i może dla mnie, dla państwa, tutaj wszystkich, dla nas, być wzorem tego, jak się pokonuje siebie, to to jest rzecz godna poparcia i godna szacunku. Ale zgrabnie szacunku, pan, którego pan nigdy nie był w stanie to wobec tych ludzi wykazać. To, ja się, to jest wstyd i hańba. To ja się domagam, to ja się domagam olimpiady dla 70-latków. Tak jest. Olimpiada 70-latków. Już. Dlaczego nie ma olimpiada 70-latków? Róbmy olimpiadę. Ale są zawody dla seniorów, pan o tym nie wie. Jeszcze pan chciał 70-latków? Coś, chciał, nie moment, ma. Chciał pan jeszcze coś dodać? Tylko... No, tutaj pan poseł zgrabnie odbiegł od tematu kolei. Jeszcze mam takie właśnie pytanie. Dlaczego Platforma lansuje się modernizacją kolei do prędkości 160 km na godzinę, podczas gdy w krajach zachodniej Europy przecież ta prędkość już była, nie wiem, 30 lat temu standardem. A w Chinach maglev jedzie 431 km na godzinę. Oczywiście. To, że w Chinach żyje się w warunkach niewolniczych, nie jest istotne. Pan chyba żartuje. Nie żartuje. Pan pojedzie do Chin, dobrze? A pan był tam ostatnio? Do Chin, nie, no koledzy byli. A no właśnie, koledzy byli. No to niech pan zabierze własne doświadczenia, będą bardziej wiarygodne. Wracając do rzeczy, otóż pan się myli. Otóż właśnie dlatego jest problem z odebraniem kolei, że producent przedstawił homologację na 160 km na godzinę, gdy my uważamy, że to powinna być prędkość powyżej 200 km. A więc jest tak, że my chcemy mieć kolej szybkich, naprawdę szybkich prędkości. Kolej 150 km na godzinę, 160 km na godzinę wymaga tak czy inaczej modernizacji, ale ona już była i jest. To nie jest istotne. Ja mam pytanie do pana posła Korwin-Mikkego. Odnośnie rzeczy, którą powiedział pan poseł na samym początku debaty dzisiejszej, że program Erasmus jest, to właściwie jest teraz Erasmus Plus, że jest totalnie niepotrzebny, że jest zupełnie zbędny i że bez tego też dałoby się żyć. Czy zdaje sobie pan poseł sprawę z tego, jak dużo pieniędzy jest przeznaczone na uniwersytety i jak dużo studenci z nich korzystają? Bez tych pieniędzy tak naprawdę program Erasmus Plus, mnóstwo Eurodes, który umożliwia pracę studentom, również kadrze naukowej poza granicami Polski w całej Europie. Jest mnóstwo dotacji, działają prężnie samorządy studenckie, działają kluby akademickie, kluby debatanckie i dzieje się naprawdę bardzo dużo rzeczy i bez tych pieniędzy z Unii Europejskiej studenci naprawdę mieliby bardzo obcięte możliwości rozwoju. I co pan poseł może nam zaproponować, skoro te pieniądze są źle wykorzystywane, skoro studenci z nich nie korzystają, program Erasmus jest wyrzucaniem pieniędzy w błoto tak naprawdę, to znaczy i w ogóle nie rozumiem tego podejścia. Mógłby mnie pan poseł jakoś przekonać do tego? Mogę pani coś powiedzieć? Pewien człowiek, nazywa się Andrzej Kajetan Wróblewski, jego piekło pochłonie, powiedział wiele lat temu, musimy dwukrotnie zwiększyć liczbę studentów, nawet gdybyśmy mieli trzykrotnie obniżyć poziom. Poziom studiów, nie w Polsce, w całej Europie, jest beznadziejny. Czy pani to zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje? A na świecie gdzieś jest dobry poziom beznadziejny. Studiów w takim razie? Proszę pana, ja pani coś powiem, tylko dam pani jeden przykład. Mój kolega miał wykład dla studentów na temat NATO. I na tym wykładzie, dla studentów,
Powiedział im, że NATO działa wtedy, kiedy jedno z państw NATO zostanie zaatakowane na obszarze Atlantyku, na północ od zwrotnika Raka. Czy pani sobie wyobrazi, że na sali ani jeden student nie wiedział, co to jest zwrotnik, a już zwłaszcza zwrotnik Raka? Taki jest poziom studiów, rozumie pan dzisiaj. Ale co to... Celowo i świadomie zaniżanych. A co to ma do programu... To, że pan sobie jeździ słuchać idioty Niemca, a Niemiec jeździ do Polski słuchać idioty profesora Polaka, to nie zmienia tego, że poziom studiów... Ja pani odpowiem. Otóż pan prezes ma to samo do zaoferowania studentom, co ludziom starszym. Czyli nic. Niech się sami sobą zajmą, niech... nie podnoszą swoich kwalifikacji, niech nie awansują, niech nie mają żadnych szans. Oczywiście, będą tacy, którzy to zrobią, którzy, nie wiem, urodzili się w bogatszej rodzinie, albo którzy są na tyle brutalni, albo którzy są na tyle brutalni, że są w stanie rozepchnąć się łokciami. I to są idole partii pana prezesa. I to są ludzie, którzy być może kiedyś, jak pan prezes, nie daj Boże, w to nie wierzę, ale gdyby się tak stało, nie daj Boże, no daje na to minimalne szanse, ale zawsze uzyskał jakieś większe poparcie, to są ludzie, którzy będą rządzić. Dla pana prezesa idealnym systemem jest system autokratyczny, a jeszcze lepiej taki system, który opiera się na lekceważeniu słabszych, który prowadzi do rasizmu na przykład. Tak. Głupi chciał lekceważyć. Trzeba ze studiów wyrzucać. Ale panie prezesie, przed chwilą pan powiedział, że Polacy są głupi, bo dali się omamić propagandą unijną. Niestety. Czyli lekceważy pan Polaków? Taka jest nie tylko. Większość ludzi, powiedzmy sobie jasno, więcej jest głupich niż mądrych. No powiedzmy sobie jasną, banalną prawdę. Niejaki pan... I szanse przeżycia mają mieć tylko mądrzy albo silniejsi, a nie głupi niejaki pan Tomasz Lis, niejaki pan Tomasz Lis na zebraniu ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego powiedział tak. Pozbądźcie się myśli, że ludzie są tak głupi, jak wam się wydaje. Są o wiele głupsi. Proszę bardzo, pytanie z tamtej strony. Ja pytanie do pana posła Zalewskiego. Ale tam, nie pan. I to jest efekt działania Unii Europejskiej między innymi. Patryk Morski, sekcja młodzieżowa Nowej Prawicy. Przede wszystkim chciałbym powrócić jeszcze do tematu kolei. Chciałbym się spytać, gdzie jest to pendolino, które tak bardzo lansowano? I chciałbym się spytać, czemu mamy najdroższe autostrady w Europie? Panie pośle Zalewski. Odpowiadam. Jeżeli chodzi o pendolino, no to właśnie producent przedstawił nam modele, które nie spełniają naszych oczekiwań. Czyli notabene zastosował się początkowo producent. Ale mówiąc krótko, no tak, tylko że wie pan, jeżeli przedstawiają panu model A, a pan miał model B, no to nic dziwnego. Jeżeli chodzi o kwestię autostrad i cen autostrad, tak naprawdę to jest jeden wielki mit. Z tego względu, że w Polsce autostrady budowane są od zera, w Niemczech autostrady są modernizowane, to po pierwsze, a po drugie, jest rzeczywiście tak, że są odcinki, na których wybrano model autostrady, który dzisiaj już z punktu widzenia standardów europejskich jest modelem postulowanym, modelem bezpiecznym, a to niestety kosztuje. Natomiast ja jestem zwolennikiem i dzisiaj w tym kierunku idą prace rządu, aby postawić na drogi ekspresowe, które mają bardzo dobrą jakość, ale znacznie taniej kosztują. Natomiast te autostrady, które stworzyły taki kościec naszego systemu, naszej infrastruktury drogowej, zostały zbudowane zgodnie z tymi wysokimi standardami, o których mówię. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. To jedną. Otóż, jeżeli chodzi o drogi, o drogi ekspresowe, o zwykłe drogi, także drogi na wsi. Ja mam dom na wsi. Otóż, jeżeli państwo nie dostrzegacie różnicy przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, gdy te drogi po prostu były tak zwanymi drogami polskimi, drogami polnymi, a dzisiaj znakomita ich większość to są drogi asfaltowe o bardzo przyzwoitym stanie, to nie dostrzegacie olbrzymiego skoku cywilizacyjnego, który dokonaliśmy. Ja już to słyszałem w 50, załóżmy, 9 roku, że dzięki komunistom... Nie było takich dróg. Nie było takich dróg. Popatrzcie, jak było w 49 roku. Jaki ogromny postęp. Jaki ogromny postęp w latach 49-59. Tylko wtedy się siedzieli ludzie w więzieniu, a dzisiaj chodzą wolno po Europie. A wie pan, jaki był znakomity postęp autostrad za Adolfa Hitlera i innego wybitnego socjalisty? To jest pana wzór, tak? Ale nie, ja właśnie to zwalczam. Rozumiem.
jak pan może tak kłamać na litość boską? Powiedziałem wyraźnie, że ja potępiam budowę autostrad przez Hitlera, tak samo jak potępiam budowę tych autostrad. Uważa pan, że Trzecia Rzesza miała swoje zasługi. No rozumiem. Pan chyba nie słyszy, co się do pana mówi. Proszę bardzo, pani tutaj z tej strony. Panie prezesie, ja słuchając pana wypowiedzi, odnoszę takie wrażenie, że trochę panu brakuje, nawet nie trochę, tylko bardzo, brakuje panu spójności w tym, co pan mówi. Najpierw zaczął pan od nazwania José Manuela Barroso komunistą, a tak zwaną grupę trzymającą władzę... Maoistą. Tak, maoistą. A tak zwaną, według pana, grupę trzymającą władzę w Unii Europejskiej nazwał pan komunistami, po czym w co drugiej wypowiedzi bije pan plany na cześć Chin i ich rozwoju gospodarczego. I mam do pana taką propozycję, jako że pan w wielu wywiadach mówił, że nie ma pan żadnych obiekcji, jeśli chodzi o skubanie Unii Europejskiej i jej kasy, to a jako że szanse, że się pan dostanie do tego parlamentu i szanse na dietę europosła są dość małe w pana wypadku, to ja mam taką propozycję, że może pan napisał wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Może pan dostanie jakieś środki na szkolenie, może ktoś pan przeszkoli i większa spójność w pańskich powiedziach nastąpi. Nie bardzo wiem, na czym polega niespójność. Ja atakuję środowisko komunistyczne, natomiast jak pani może wie albo nie wie, bo problem polega na tym, że dzisiaj ludzie uczą się z podręczników pisanych przez ludzi, którzy mają lat 50 i pamiętają świat tak, jak był lapęgu. Ci ludzie piszą, że Chiny są krajem komunistycznym, a w Ameryce jest kapitalizm. Otóż jest dokładnie odwrotnie. W tej chwili w Ameryce jest komunizm, a w Chinach jest kapitalizm. Jest dokładnie odwrotnie. Milton Friedman, guru przecież liberalizmu, zadał sobie trud w roku 1970, poszedł do Biblioteki Kongresu Amerykańskiego, gdzie byłem biblioteka i wziął sobie program amerykańskiej partii komunistycznej z roku 1920. I stwierdził, że w roku 1970 wszystkie punkty tego programu są w USA już spełnione. Oczywiście dofinansowanie żywności, bezpłatna nauka w szkołach, medycyna bezpłatna. To jest czysty komunizm. Nie widzi pani tego? Bezpłatny podręcznik dla uczniów pierwszej klasy. Czysta komuna. To nie w Stanach, to u nas. Uważa pan, że w Stanach opieka zdrowotna jest kompletnie darmowa dla wszystkich, tak? Jednakowy podręcznik dla wszystkich bezpłatny to jest czysta komuna, tak czy nie? Ale to jest czysta komuna czy nie? Mówię teraz o opiece zdrowotnej. Uważa pan, że w Stanach Zjednoczonych każdy obywatel ma prawo do darmowej opieki zdrowotnej? Tak. To pan chyba czyta stare podręczniki, bo jest dokładnie odwrotnie. Nie, myli się pani. To na koniec. Ja chciałam jeszcze, panie pośle, ja chciałam jeszcze pana prezesa spytać. To po co pan do tej Unii chce iść? Do złodziei, do tych, którzy zabijają nasz kraj, którzy nas okradają. To po co pan chce się dołączyć do tej grupy złodziei? Dzięki temu będziemy mieli dostęp do pieniędzy, immunitet, dzięki któremu będę mógł mówić o tych złodziejach jeszcze dwa razy. Ale mówi pan Będę miał... Czyli kto? Będę miał... Proszę pana, jeszcze raz mówię. Ci wszyscy ludzie, którzy wydali te 900 miliardów, a teraz 907 miliardów na to, powinni pójść siedzieć. Afera ze świńską grypą do dzisiaj nie została ruszona. Nikt nie ruszył afery świńskiej grypy. Tam poleciało 15 miliardów euro. Ale panie prezesie, czy pan chce żyć za pieniądze złodziei z Unii? Oczywiście. Dlaczego pan poseł ma życie, a ja nie? Prawda? Oczywiście, ale pan poseł nie twierdzi, że żyje za pieniądze złodziei. O to chodzi, żeby tym ludziom te pieniądze odebrać, a dać ludziom, którym się one należą. Ludziom, którzy uczciwie mówią prawdę, natomiast pan poseł, jak państwo widzieli to dokładnie, cały czas mówi państwu nieprawdę. Cały czas mówi, że to dzięki Unii jest... Ja nie żałuję panu posłowi, panu prezesowi właściwie, bardzo proszę, tylko mam nadzieję, że pan znajdzie sposób zarabiania poza polityką. Z bardzo prostego powodu. Jest pan człowiekiem, który... Cały czas to robię. Jest pan a pan nie? Bardzo interesujące, ja to robię cały czas, bardzo interesujące. Myślę, że wyborcy mają prawo wiedzieć, czego pan żyje. I proszę mi to powiedzieć. Otóż tak, jest pan człowiekiem... Rozumiem, że stancjem autorskich można jeździć doskonałym samochodem terenowym. Niech pan nie wymaga tego dziennikarzom. Oczywiście, są pewnością. Otóż jest pan człowiekiem, który niczego nie zrobił. Jest pan człowiekiem, który do niczego nie doszedł. Jest pan człowiekiem, któremu logika nie jest potrzebna, bo ona nie jest panu potrzebna w działalności politycznej. Ona jest panu potrzebna do tego, żeby mamić ludzi. Jest pan człowiekiem, który zawsze był singlem, który chce być singlem i który, mam nadzieję, tak pozostanie. Czyli rozumiem, że pan, który ma możliwość dostęp do telewizji, mami pan ludzi cały czas, a ja w ogóle nie mam dostępu. Panie prezesie, ja w ogóle nie miałem dostępu. Przez 7 lat nie byłem ani razu w zimowej telewizji. Ani razu, rozumie pan? Kończymy. Na razie jest tak, że w tym programie
bardziej przekonał swoimi argumentami poseł Paweł Zalewski. 59% za, wygrał pan ten pojedynek argumenty. Prezes Janusz Korwin-Mikke, 41% osób poparło pana argumenty. Dziękuję panu za rozmowę. Państwu 41% w tych wyborach nie zupełnie wystarczy. Państwu za uwagę. Do zobaczenia.